bo gdy średnio jest, szaro jest, to wiesz, wiesz co? Młode talenty plastyczne i muzyczne z terenu powiatu kieleckiego oklaskiwano w Chmielnickim Centrum Kultury podczas 13. przeglądu Plastykalia i Muzykalia. Przegląd daje uzdolnionej młodzieży z powiatu szansę prezentacji i porównania z dokonaniami rówieśników. Oprócz codziennych zajęć w szkole między innymi, młodzież ma szansę właśnie rozwijać swoje talenty. Jest nam miło, że ten rok był wyjątkowy ze względu na ilość złożonych prac. Prac plastycznych na konkurs wpłynęło ponad 100, a prac fotograficznych około 60. To jest jak dotychczas największa ilość zgłoszonych prac. Nagrody i gratulacje dla uczestników przeglądu przekazał wicestarosta kielecki Zenon Janus, który szczególnie dziękował nauczycielom i opiekunom młodzieży. Opiekunów, nauczycieli, to gdyby nie wy, nie wasze zaangażowanie, dziś te 13 muzykalia i plastykalia w pustym miejscu, w tym miku by się nie odbywało. To wasze zaangażowanie, podjęcie działania i przekonanie młodzieży, aby podjęła to wyzwanie, myślę o prace rysunkowe, o prace fotograficzne, jak również przekonywanie repertuaru nie tylko solistów, ale również te cztery zespoły, które się zgłosiły do konkursu. To jest naprawdę duże wyzwanie. To jest praca ponad to, co wynika z programu nauczania i za to bardzo gorąco podziękowania. Ogromnymi brawami publiczność nagrodziła laureatów konkursu plastycznego, którzy w pięknej formie oddali w swoich pracach barwy jesieni. W kategorii malarstwa pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Dykiel z zespołu szkół ponadpodstawowych w Nowinach. Podobne w internecie były, trochę pozmieniałam, tak, trochę wzięte z tego, z niektórych obrazów. Wskazówek udzielała babcia. Techniką malowania cienkim pędzlem, różnych kolorów o barwach jesieni. Wspaniale zaprezentowała się także młodzież uzdolniona muzycznie, która przedstawiła znane szlagiery muzyki rozrywkowej. W muzykaliach wystąpiło 17 solistów i 4 zespoły.